Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jesteśmy w gimnazjum numer 2 w Lublinie, gdzie odbyły się czwarte zawody międzygimnazjalne w siłowaniu na ręce. Jest z nami pani dyrektor Anna Rodak, która jest organizatorem tych zawodów. Skupiliśmy bardzo dużo zawodników. Startowały 4 gimnazja razem już z dwójką. Gimnazjum numer 15, numer 5, 6 i 2. Dokładnie. Publiczność była bardzo duża, były bardzo duże emocje i bardzo zdrowa rywalizacja sportowa. Tak, i to jest chyba najważniejsze, żeby poprzez sport nauczyć młodzież zdrowej rywalizacji, zdrowej konkurencji, bo to wiąże się później z pewnymi postawami i z dalszym ich życiem. Myślę, że organizacja tej imprezy pokazała, przybliżyła przede wszystkim tą nową dyscyplinę w sporcie i zachęci niektórych uczniów do dalszego treningu w tym zakresie. Arm wrestling nie jest aż tak bardzo popularny, ale w gimnazjum nr 2 razem z pomocą Grzegorza Łosochy, który jest nauczycielem matematyki również w tym gimnazjum, propagować właśnie ten sport. Tak, to jest ogromna zasługa pana Grzegorza Łosochy, który jest właśnie zwolennikiem tej nowej dyscypliny i on, dzięki jemu właściwie jego zaangażowaniu, ta dyscyplina w naszym gimnazjum się rozwinęła. Pierwsze skromne sukcesy na terenie szkoły, następne już były właśnie zawody między różnymi szkołami, a uczniowie nasi, jak wiemy, biorą udział również i w turniejach ogólnopolskich. Także ogromna zasługa pana Grzegorza, który poświęca swój wolny czas, to podkreślam, na treningi z młodzieżą i propagowanie tej dyscypliny. No i oczywiście dzięki współpracy klubu PAKO. To wszystko u nas tak pięknie się rozwinęło. Jeżeli będzie taka możliwość zorganizowania kolejnego turnieju, czy to u was w gimnazjum, czy będziecie się decydować na poszerzenie jeszcze większej liczby gimnazjum, czy będziemy mieli okazję zobaczyć kolejny turniej? Oczywiście, że tak. Chcemy również zachęcić młodzież, właściwie no, młodzież szkół podstawowych, również i w tej grupie wiekowej tą dyscyplinę propagować. No i oczywiście w grupie szkół ponadgimnazjalnych, bo tutaj ta młodzież jest taka już najbardziej rozwinięta i myślę, że doskonale rozumie tą dyscyplinę, żeby móc brać udział w tych zawodach. Także taka kolej rzeczy, licea czy inne szkoły ponadgimnazjalne, no i również młodzież szkół podstawowych. Zajęliście pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Byli bardzo mocni zawodnicy, bardzo mocna obsada. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Ja również bardzo się cieszę, że młodzież została zmotywowana przez pana Grzegorza do treningów, do udziału w tej dyscyplinie i że to tak pięknie się rozwija, ponieważ mają bardzo dobre warunki do treningów. Uważam, jest sala do trenowania tej dyscypliny bardzo dobrze doposażona dzięki właśnie zaangażowaniu pana Grzegorza, który zadbał o to, żeby tam znalazł się profesjonalny sprzęt i młodzież, która tam przychodzi, naprawdę robi ogromne postępy. Także ze swej strony dalej zachęcamy, żeby ci, co przyszli do nas do gimnazjum, kontynuowali tą dyscyplinę i również angażowali się w treningi, tak żeby móc odnosić sukcesy jak starsi koledzy, koleżanki. Jesteśmy w gimnazjum numer 2 po czwartych zawodach w siłowaniu na ręce. Moją rozmówczynią była pani Anna Rodak. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.